Hubert Urbański w Google, to pierwszych 100 linków było odnośnie nowych dzieci. To jest pana sposób naprawdę na pozostanie na szczycie? Daj pan spokój żonie, masz tyle samochodów, weź przykład ze Stockingera. Humor abstrakcyjny, niecenzuralny, momentami wulgarny i nieprzyzwoity. To przepis na 120 minut dobrej zabawy, ale tylko dla widzów dorosłych. Na scenie klubu CBA nie zabrakło żartów o gejach, mniejszościach etnicznych, powodzianach, polskiej zaściankowości oraz rodzinach samych komików. Stand-up to specyficzna forma rozrywki. Charyzmatyczny wykonawca w kilkuminutowym wystąpieniu ma za zadanie rozbawić słuchających. Zwolennicy tej formy rozrywki są zachwycani żartami. Przeciwnicy jednak uważają, że jest to przekraczanie granic dobrego smaku. W przeciwieństwie do kabaretów, w stand-upie nie wykorzystuje się rekwizytów, dekoracji, ani muzyki. W przeciwieństwie do kabaretów, w stand-upie nie ma tematów tabu. Stand-up narodził się w Stanach Zjednoczonych i tam też zyskał największą popularność. Swoją karierę komediową od stand-upa zaczynali m.in. Woody Allen, Robbie Williams, Whoopi Goldberg. W Polsce pierwsze występy odbyły się w Warszawie w 2008 roku w klubie kawiarni Chłodna. Gwiazdą wieczoru był stateczny na co dzień, powściągliwy i poważny Hubert Urbański. Przez cały program cierpliwie znosił szyderstwa na swój temat i swojej rodziny. Na zakończenie show miał okazję na rewanż. Jest miłe, kiedy się sugeruje na przykład, że śmieje się, tak, że to jest takie śmieszne, że Karol jest idiotą. A przecież to jest żart, to jest fakt. Obecnie scena stand-up Polska to już grupa kilkunastu komików pojawiających się m.in. w cyklu kanału telewizyjnego Comedy Central. Na koniec próbka niewybrednych żartów, oczywiście bez cenzury. Warszawa to jest dla mnie miasto krótkiego opisu. To jest tak, że same korki i chunia w koło. Jak polska reprezentacja. Może to kojarzy. Chłopaki ze stand-upu w ogóle, czyli jest Żyd, narkoman, gej, Urbański.